Dzień dobry, kochani. Nazywam się Katarzyna Grodzka i chcę zająć Ci 5 minut. Chcę zająć Ci dzisiaj 5 minut. Nie przyszliśmy tutaj, aby Was drażnić, aby Wam przeszkadzać. Przyszliśmy tutaj, aby przynieść Wam życie, aby przynieść Wam pełną Ewangelię. Ja pewnie, gdybym była po drugiej stronie i nie znałabym Jezusa, to pewnie dziwiłabym się, co robią ludzie na ulicy, co mówią przez mikrofon. Możliwe, że też bym przeszła obok. Ale wiecie co? Moje serce, mimo to, że byłam w religii, było skierowane na Jezusa Chrystusa. Ja byłam osobą bardzo religijną. Ja byłam osobą, która bardzo dużo się modliła, chodziła do kościoła, przyjmowała sakramenty. Ale gdzieś w moim sercu była wielka pustka. Gdzieś w moim sercu było to pragnienie, aby znać Jezusa osobiście. Ale czułam taką realną ścianę, która oddziela mnie od Niego. I dwa lata temu, w swoim pokoju, bez jakichś religijnych formułek, zawołałam do Jezusa Chrystusa bezpośrednio, z głębi mego serca, że chcę Go poznać takim, jaki jest naprawdę, że chcę Go poznać realnie. Ja pragnę doświadczyć życia, bo nie widzę większych zmian w moim życiu, kiedy chodzę do kościoła, kiedy dużo się modlę. I wiecie co? W krótkim czasie głoszona mi była pełna Ewangelia. Moje serce wtedy zadrżało. Wiedziałam, że przyszła do mnie prawda. Ja w swoim sercu wiedziałam, że właśnie muszę podjąć tę decyzję, że muszę uwierzyć w dzieło krzyża, że muszę uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i oddać Mu swoje życie, ale nie jakoś religijnie. Ja muszę Mu realnie oddać swoje życie. Wtedy nie znałam tego wersetu ze Słowa Bożego, że muszę narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa i uznać Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Ale nie religijnie, powtarzam, nie religijnie, ale z głębi swego serca. W prostocie serca stanęłam przed Bogiem i podjęłam decyzję. Uwierzyłam, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, że On spłacił mój dług, że On prawdziwie pokonał śmierć, pokonał diabła raz na zawsze i jedyny w historii świata wstał z martwych i utorował mi prostą drogę do nieba. Jeżeli w to uwierzę i podejmę decyzję. I ja podjęłam tę decyzję 2 lata temu. I powiem Wam, że nie żałuję. Dzisiaj jestem człowiekiem, który wie, dokąd idzie. Dzisiaj jestem człowiekiem, który ma pewność zbawienia, który ma tę społeczność z Jezusem Chrystusem, o której tak bardzo pragnęłam, której tak bardzo pragnęłam. Dzisiaj jestem całkowicie nowym stworzeniem, innym człowiekiem. Często jak sobie przypominam ten dzień, kiedy oddałam życie Jezusowi, to płaczę. I jestem Mu tak bardzo wdzięczna, że załatwił mi wejście do nieba, że zbawił mnie przez krzyż Golgoty i swoje zmartwychwstanie. Jestem Mu wdzięczna, że uczynił mnie nowym stworzeniem, że Jego Święty Duch wypełnił wtedy mojego martwego ducha i stałam się obywatelem nieba. Jestem wdzięczna, że idę do nieba i dzisiaj chcę, abyś Ty miał tą samą pewność, którą ja mam, że idziesz do nieba, że znasz Jezusa osobiście, że podjąłeś tą decyzję, że wierzysz w krzyż Golgoty, że On jest pusty, że grób jest pusty, że Jezus zapłacił Twój dług, że Jezus wyrwał Cię z ręki diabła. Ty musisz podjąć decyzję i uwierzyć w tą prostotę Ewangelii, w dzieło krzyża i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jedyna droga, nie ma innej drogi. Też kiedyś myślałam, że muszę szukać pośredników, że muszę gdzieś szukać tych
świętych, których uznaje Kościół katolicki, i modlić się do nich. Ale wiecie, co jest napisane w Słowie Bożym? Że nie ma innego pośrednika, jak tylko Jezus Chrystus. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I dzisiaj spokutuj z tego. Ja tak zrobiłam, że wierzyłam i oddawałam cześć innym bożkom, a nie oddawałam czci Jezusowi Chrystusowi. Ja z tego spokutowałam, odwróciłam swoje błędne myślenie od tego, ale też zostałam uwolniona od religii. I dzisiaj, jeżeli potrzebujesz, jeżeli czujesz, że jakieś pęta wiążą twoje życie, że czujesz, że jest jakieś dziwne przekleństwo nad swoim życiem, chcę ci powiedzieć, że ja dzisiaj w mocy świętego imienia Jezus mogę złamać to przekleństwo nad twoim życiem. Możesz być w pełni wolny. Możesz być wolny od chorób, wolny od przekleństwa jakiegoś pokoleniowego. Możesz być w pełni wolny od depresji. Możesz być zdrowy. Możesz nie mieć reumatyzmu. Możesz nie mieć depresji. Możesz chodzić i biegać. Mogą cię nie boleć kości. Dzisiaj możesz być właśnie zdrowy. Przynoszę ci to. Przynoszę ci pełnię życia. Przynoszę ci pełnię życia, które jest w Jezusie Chrystusie. Przyjmij ten dar. Przyjmij ten dar zbawienia. Przyjmij dar zbawienia. I dzisiaj zawołaj z głębi swego serca do Jezusa Chrystusa. Kto wezwie Jego imienia, będzie zbawiony. Ja jestem tego dowodem. Mój mąż, mój brat. Jesteśmy ludźmi narodzonymi na nowo. Jesteśmy ludźmi, którzy zawołali w swoim życiu do Jezusa Chrystusa. Oddaliśmy Mu swoje życie. To jest realne. Boże Królestwo jest realne. Jezus jest realny. Jezus jest żywy. Dzisiaj możesz tego doświadczyć. Dzisiaj możesz tego doświadczyć. Dzisiaj możesz doświadczyć mocy Bożej. Możesz przyjść na to miejsce, a my będziemy się o Ciebie modlić. Po to tu przyszliśmy, aby ogłosić Wam pełną Ewangelię i aby w znakach i cudach zamanifestować Bożą moc. Bo Święty Duch mieszka w nas. Potrzebujesz uzdrowienia. Potrzebujesz uwolnienia. Przyjdź. Dzisiaj jest Twój dzień zbawienia. Dzisiaj jest Twój dzień wolności. Dzisiaj. Kochani, ja teraz w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że to słowo, które uwolniliśmy do Was, będzie pracować w Waszych umysłach, będzie pracować w Waszych sercach. Ja związuję każdą demoniczną siłę nad umysłami ludzi na tym miejscu. Ja proklamuję pełne życie. Ja proklamuję pełnię. Ja proklamuję nowe narodzenia wśród tych ludzi. Ja proklamuję nowe narodzenia wśród tych ludzi. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja błogosławię Wasze interesy. Teraz. Ja błogosławię Wasze sprawy. Teraz. Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj możesz być człowiekiem, który wie, dokąd idzie, który zna Jezusa, który ma pewność zbawienia. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz? Jesteśmy tutaj jeszcze przez chwilę. Możesz podejść. Nie bój się. A jeżeli wstydzisz się, to możesz też nas znaleźć w internecie. Możesz też przyjść po łódkę do nas. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Jestem tutaj dla Ciebie. Amen.